Czy zauważyliście, że w niektórych toaletach deski sedesowe mają inny kształt niż te tradycyjne, które mamy zamontowane w naszych domach? Nie wszędzie, ale w wielu miejscach, można spotkać deski sedesowe w kształcie liter U. Zawsze, gdy natrafiłam na taką toaletę, zastanawiałam się, dlaczego ktoś wymyślił taką deskę sedesową i przede wszystkim w jakim celu. W końcu już wiem. Dlaczego deski w publicznych toaletach mają kształt litery U? Okazuje się, że sprawa jest nawet dość skomplikowana. Okazuje się bowiem, że deski sedesowe w niektórych publicznych toaletach mają kształt literki U z kilku powodów. Jednym z powodów są przepisy kanalizacyjno-hydrauliczne. Na przykład w Kalifornii według obowiązującego prawa deski toaletowe mają mieć otwarty kształt. Regulacja ta została wprowadzona w roku 1955 w kodeksie American Standard National Plumbing Code. Stworzony dla większej higieny, istnieje jednak o wiele ważniejszy powód dla takiej konstrukcji desek sedesowych. Głównym celem przyświecającym konstruktorom było zwiększenie poziomu higieny. Według założenia pomysłodawców desek sedesowych w kształcie litery U, ma ona zapewniać, że gdy mężczyźni siadają na desce, ich klejnoty nie będą musiały stykać się z brudną deską. Konstrukcja U ma każe minimalizować rozpryskiwanie się moczu po desce. Deska sedesowa U ma także służyć paniom. Dzięki takiej konstrukcji kobiety mają mniejszą szansę na dotknięcie deski podczas podcierania się. Zniechęcają rabusiów, to jednak nie wszystko. Deski sedesowe w kształcie litery U są najzwyczajniej tańsze w produkcji. We współczesnym świecie, w którym biznes szuka oszczędności na każdym kroku, aż dziwne, że sama nie wpadłam wcześniej na ten powód. Deski U wykorzystują mniej materiału i dzięki temu są tańsze w produkcji i zakupie. Z kolei ten powód mnie zaskoczył. Okazuje się, że deski w kształcie U rzadziej padają łupem przestępców. Sam fakt, że ktoś mógłby chcieć w ogóle ukraść deskę sedesową, wydaje mi się abstrakcyjny, ale okazuje się, że są ludzie, którym zdarza się ukraść deskę z toalety. Nawet jeśli nie myśleliście wcześniej o tym, to sądzę, że powody powstania deski sedesowej w kształcie litery U to niezła ciekawostka. Nie wiem, w jaki sposób wykorzystacie tę wiedzę, ale może wam się do czegoś przyda. Zawsze możecie zaskoczyć znajomych na imprezie. Podziel się też tą ciekawostką ze znajomymi i udostępnij artykuł na portalu Facebook.